Słowacji 6 razy mniejsza od powierzchni Polski. Liczba mieszkańców też nieduża, bo około 5,5 miliona mieszkańców. Ale kraj bardzo atrakcyjny dla turystów. Przede wszystkim wspaniałe góry na Słowacji. My dzisiaj w trakcie krótkiego, dwugodzinnego przejazdu oglądamy aż trzy pasma górskie, czyli teraz Bieszczady nazywane Wychodne Karpaty. Później od Humennego do Michalowic piękny wulkaniczny masyw Wychorlatu, a tam przy granicy z Węgrami to będą już góry tokajsko-słańskie, góry zemplińskie. No wiadomo, że po słowackiej stronie największa, najwyższa część Tatr. Tatry Niżne, Mała Wielka Tatra, Słowacki Raj. Wspaniała przyroda, parki narodowe. No jest też Słowacki Kras, czyli jaskinie na terenie Słowacji udostępnione do zwiedzania. Jak do tego doliczymy zabytkowe miasteczka, zamki, czekoladę studencką, lentylki, dobre piwo, no to warto przyjechać tutaj na Słowację. Z takich ciekawych miast zabytkowych blisko naszej bieszczadzkiej granicy, no to polecam Bardejów. Jeśli ktoś nie był, można to połączyć z wyprawą do Świdnika, do takiego niewielkiego parku wodnego, ale właśnie z wodami termalnymi, a Bardejów, no to lista UNESCO. Piękny rynek, kamieniczki, gotycki kościół świętego Idziego z wieżą widokową, piękne ołtarze, renesansowy ratusz, dom kata i zachowane mury obronne z basztami obronnymi, a nie podał słynne uzdrowisko bardejowskie Kupele, gdzie gościła cesarzowa Elżbieta piękna Sisi. No, jeśli chodzi o historię Słowacji, to na razie dużo nie będziemy opowiadać, dlatego że ta historia związana z historią Węgrów.